No dobrze, moi drodzy. Ring Rally oraz Cup Race mamy zaliczone, więc teraz już przechodzimy do właściwego segmentu, jeżeli chodzi o ten film. I przechodzimy teraz do Gingerbread Joyride w CTR Challenge i zaczynamy od dupy strony, czyli na hardzie. A co? Ja się nie boję. Nie mam czego zresztą. I gramy oczywiście najlepszym zawodnikiem w Crashu Bashu, czyli Rillaru. No, słyszycie jak się cieszy? Ale teraz pojedziemy sobie tym oto wozem i zmienimy mu trochę kolorki. No, myślę, że to będą idealne kolorki. Tak więc kolorki na jęzorki w ruch. Jadziem z koksem. Nie ma co. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Coś mi się zacięło z Avermedią. I teraz mamy z powrotem tutaj prezentację wyścigu, którą sobie całą zobaczymy oczywiście, bo why not? Nie wiem dlaczego tak szczerze Avermedia mi wywaliło, ale dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Let's go! Znaczy let's go, nie let's go. Wała, kurde, to było słabe. To było słabe, to było złe i to było niedobre, tak by the way. Dobra, tam była literka T, widziałem. Teraz skupmy się na szukaniu. Tak, zanim ktokolwiek powie, ale Pomidor, ty robiłeś z tego streama już z szukania literek C, T i R. Tak robiłem z tego streama. Czekajcie chwilę. Dobra, tutaj chyba będzie, a może nie tutaj. Może tutaj będzie. Tak, tutaj będzie, tylko już... Skasuję to Avermedię. A jednak nie tutaj? To tutaj będzie, pewnie. Tak, tutaj jest, dobra. Musiałem sprawdzić tutaj sobie w mikserze na OBS-ie, gdzie dokładnie jest przechwytywanie tego dźwięku z Avermedii. Wracając do tematu, tak, robiłem już streama z szukania tych literek C, T i R, ale stwierdziłem, że i tak niektórzy nie mają czasu oglądania tych 3 lub 4-godzinnych zapisów ze streama, więc stwierdziłem, że będzie też taka wersja odcinkowa, dlatego robię te bonusowe odcinki. Bo wiem, że niektórzy nie mają czasu oglądać 3 lub 4 godzin zapisu ze streama, jak na przykład ich nie było. Więc te jakby bonusowe odcinki są dla osób, które właśnie nie mają na to czasu i chęci. Ej, ale albo mi się wydaje, albo ten dźwięk przestał się tak jakoś stylizować. Więc po części naprawiłem, kurde, sobie tego nagrywanie. Może już się tak dźwięk nie będzie frizował jak wcześniej. O kurde, ominąłem literkę. Fuck. Niedobrze. Jakie odgłosy ten Rillaru daje, nie? Śmiesznie, ale fajnie, że zrobili też referencję do Crasha Basha i dali tego Rillaru. Mimo, że nie mam nic do tej postaci, to jednak uważam, że... takie mówienie, że o Jezu, najlepsza postać jaka powstała w tej grze. Ja wiem, że większość osób troluje, ale nie wiem czemu doprowadzę mnie to czasami do takiego triggera lekkiego, żeby sobie... Ej, kurde, halo, rozumiem, że lubicie Rillaru, ale bez przesady już. Są lepsze postacie niż Rillaru. Może się... A nie, jednak się nie udało teraz przez skrót przejechać. Cholera jasna, trudno się mówi. Trudno się mówi, jedzie się dalej. Może CTR Challenge nie będzie taki trudny. Na hardzie. Ale jestem ciekaw, jak pójdzie na medium albo na easy. Na easy to pewnie pójdzie za pierwszym razem, a na medium to... nie wiadomo. Trudniejsze chyba tutaj będą relikty, mi się wydaje, tak szczerze. Dobra, żelki wpadły w czwartą gęstość. Dobra, jest. Mamy CTR. Teraz tylko być pierwszym. Nie zrobisz nic głupiego.
Bo nam Small Norm jest, siedzi na ogonie dokładniej. Fuck, najgorzej! O Jezus Maria, na samym końcu! Aaa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 
udało się! Yeah! Dobrze! Dobrze! Jestem zadowolony. Dobra, to co? Change character. Nie zapominajmy, że teraz będziemy grali sobie na medium oraz zagramy sobie diamentowym cheekiem. No dobra, może nie diamentowym cheekiem, bo to bardzo dziwnie zabrzmiało. Po prostu cheekiem w nowej metamorfozie oraz w złotych saniach. W ogóle zobaczmy, czy w ogóle mi kartów starczy. A, nie starczy w sumie. A kurde. A, no to dobra, to sobie hastim zrobimy potem ten. Dobra, jakoś to ogarniemy. Trudno się mówi. Źle to rozegrałem, jeżeli chodzi o tam dobranie kolejności. Wiecie, żeby każda postać jechała zupełnie innym pojazdem, no ale trudno się mówi. Lecimy z koksem! Teraz czas na medium. Zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. I lecimy z koksem teraz na medium. Zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Dobra, na razie komputer widzę, że tutaj zwolnił. To jest plusem oczywiście. O, ktoś gra tym Ninja Pinguinem. Dawno nie widziałem swoją drogą tego skina. Tęskniłem się w sumie za Ninja Pinguinem. to nam medium idzie na razie okej. O, Reaperu też jest. O, proszę. Ej, dawno tych postaci nie widziałem. Dawno nie widziałem Reapera Ru. Mistraj, papu, kurde. Aż się tak dziwnie czuję w sumie, że komputer sobie akurat te postacie wylosował, powiem wam szczerze. Naprawdę się mega teraz dziwnie czuję, że komputer akurat takie postacie sobie wylosował. Dawno ich nie widziałem w wyścigach, no cóż na to poradzę. Ups, nie udało się. Cholera jasna. Dobra, trudno się mówi. Lecimy dalej. No, ogólnie... W sumie chciałem dzisiaj sobie zadzwonić, ponieważ taka jedna sytuacja się wydarzyła. Otóż zgłosiłem się na maturę przed świętami, nie? I tak sobie teraz pomyślałem, że kurde, trochę zwaliłem sprawę, bo mogłem wcześniej trochę wstać i zadzwonić, kurde, do pewnego miejsca, pewnego ośrodka, który powiedziałby mi, który dokładnie termin dostanę na zdanie maturki z matmy. Bo tylko matma mi została do pełnej matury. Taka ciekawostka. Ale kurde, teraz zwaliłem sprawę i prawdopodobnie jutro dopiero zadzwonię. No to dobra, trudno się mówi. Żyje się dalej, niestety. Tak to jest, jak się na nockach pracuje i potem, kurde, musisz odsypiać do godziny 10. I potem wstajesz i mówisz sobie, kurde, ale zwaliłem. Prawe, oczywiście. Żeby nie było, że ktoś sobie dopowie nie wiadomo co, nie? Ale tutaj lejtowo idzie, kurde. Myślałem, że gorzej będzie. Dobra, mamy zaliczone, udało się. Za pierwszym razem, tak jak już zresztą mówiłem. Bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. No i dobra, przyszedł czas na Stew. Easy. I proszę bardzo, tak oto prezentuje się kart Stew oraz jego skin i felgi, które tutaj zostawiłem. I muszę przyznać, że jest dosyć to ciekawa kombinacja, więc wyjątkowo ją zostawię. Lecimy z koksem. No dobra, zatem zaczynamy ten wyścig.
Let's go, let's go, let's go, let's go. I tutaj znowu, literka C jest w tym samym miejscu, tak więc myk. Znaczy, powinienem dawno powiedzieć to myk, ale trudno. Dobra, kto tak z nami jedzie? Entropy, o! Baby T z nami tutaj jedzie, kurde, tego też dawno nie widziałem. Ale fajnie komputer dzisiaj dobrał ten sobie, że tak powiem. Ale fajnie sobie komputer dzisiaj dobrał postacie i tych, no. I tyle w sumie, to chciałem powiedzieć. Jeszcze jest ten Komodo Mow, Pasadena, ale Pasadena to już dzisiaj widziałem. Nie, naprawdę, fajnie, fajnie. Kurde, będę musiał w końcu sobie też i tymi postaciami pograć, bo ostatni raz, kiedy Baby T grałem, to bodajże w sezonie właśnie drugim. Doktorem Entropin to prawie, że cały czas gram. Pinstripe'em rzadko teraz. Komodo Mow też. Kurde, trzeba zadbać trochę o te postacie, bo one też skinów potrzebują. O, to było super. To było naprawdę mega fajne. Dobra, powiem wam szczerze, że na razie nie wiem tutaj za bardzo co powiedzieć. Bo tak póki co nie przychodzi mi nic do głowy, co bym mógł poruszyć. Żeby nie było, że też się będziecie nudzić przez ten odcinek. Więc pozwólcie, że ja teraz spotkam się z wami już na mecie. Kiedy będzie koniec trzeciego okrążenia. Bo raczej nic ciekawego się nie wydarzy do tego czasu. Tak więc, edit. The end, moi drodzy, the end. Porobione. W taki oto sposób ukończyliśmy CTR Challenge na wszystkich poziomach trudności. I teraz zadanie dla was, moi drodzy. Gdybyśmy tutaj zdobyli token, jakiego byłby koloru? Napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy. A my za ten czas idziemy na Relict Race. Relict Race, oczywiście, że tak. Gingerbread Joyride. Hard miał być. I dobra. Powiedzmy, że tak mniej więcej będzie prezentował się Husty w wyścigu. I tak, teraz Husty będziemy przechodzili relikty na wszystkich poziomach trudności, czyli na hardzie, medium oraz easy. Let's go, lecimy z koksem. Nie mogę się tego doczekać. Dobra, prezentację tutaj mamy w wyścigu. Sobie ostatni raz zobaczymy, czemu by nie. Czekoladowa fontanna, ale bym się napił. Dobra. Zaczynamy. Minuta 49 jest na szafir, więc staramy się o platynkę. Nie ma to tamto. Lecimy z koksem. Zapytam się was teraz o jedną bardzo ważną rzecz. Czy w trakcie świąt Bożego Narodzenia spadł u was śnieg? Bo powiem wam szczerze, że u mnie w ogóle śniegu nie ma. Był co jedynie taki mrozek, w sensie taki szron bardzo bym powiedział. Bardziej bym powiedział, że taki szron, czyli wiecie, taki powiedzmy lód. Ale śniegu nie było u mnie. I do teraz nie ma. A mamy 7 stycznia. Więc jestem ciekaw, czy ten śnieg w ogóle się pojawi w tym 2020, czy jednak okaże się, że dopiero w grudniu 2020 pojawi się śnieg. Bo w 2019 nie było w ogóle u mnie śniegu. W ogóle. Ale ciekaw jestem jak u was. Bo wiem, że niektóre województwa też o dziwo śniegu nie miały. Co mnie dosyć jest dla mnie to szokujące, jak tak o tym pomyślę. O, ale fajne, słodkie żelusie. Tak, wiem, że to galaretki, ale dla mnie to są żelki. Koniec tematu. Każdy interpretuje sobie to na swój sposób. Mamy już w ogóle połowę skrzynek z czasem. Tak, by the way. Ta muzyka jest naprawdę mega klimatyczna, bardzo fajna. Moja dziewczyna zresztą też ją bardzo lubi. Jest bardzo fajna, słodziusia, przemiła. I tak dalej, i tak dalej.
Dobrze. Dobrze, jest. Wbiliśmy się tutaj, o to chodziło. Bo tutaj skrzynek nie zebrałem. Dobra, tutaj też mamy. Tutaj już też mamy zebrane skrzyneczki. Super, świetnie. Aj. Teraz już stracę, nie? Teraz już nie będzie platynki. Fuck. Ale zdymałem to na samym końcu, Jezu. Ale tak fajnie, dobrze szło. O ja. Dobra, trudno się mówi. Golda mamy. Ale zobaczymy od ilu był ten. Od ilu platynka była. Aż jestem sam ciekaw. Najwyżej się powtórzy to teraz. Minuta 4. O nie, nie, nie. Powtarzamy. Powtarzamy, powtarzamy. Widzimy się na samym końcu. Udało się, moi drodzy, udało się. Mamy platynkę. Oh yeah. Yes. Dobra, zmieniamy poziom trudności. I lecimy z koksem ponownie. Tym razem na medium. Może tym razem się uda za pierwszym razem, kto wie. Tam już widzieliśmy to, co było, więc lecimy z koksem dalej. I go, go, go. A tutaj też jest speedu to 4, no okej. Tu już od razu nam pokazuje ten czas na platynkę, ponieważ udało nam się na hardzie, to teraz na każdym poziomie trudności będzie pewnie ta platynka. No ale trudno się mówi. Żyje się dalej. Lecimy z koksem. Kurde, powiem wam szczerze, że teraz się tak skupiłem na tym wyścigu, że aż nie wiem, co mogę powiedzieć, serio. Cały czas jakby szukam jakiegoś tematu, którego ogólnie chciałem o czymś tutaj pogadać, ale kurde, powiem wam szczerze, zapomniałem teraz. Naprawdę, uwierzcie mi, ale zapomniałem, po prostu nie wiem, co mogę tutaj jeszcze poruszyć. Poza tym, że spieprzyłem sprawę i dałem dupy. To mogę powiedzieć. Oh yeah, udało się. Udało się, moi drodzy. Jestem zadowolony. Nie powiem, że nie. Była to dosyć... męka. Muszę przyznać, że to była męka. Naprawdę. I został nam już tylko easy mode. Ale niestety easy mode zostawię jako montaż, dlatego że nie chcę was zanudzać po prostu ciszą i ciągłym patrzeniem na to, żebym nie pominął żadnej skrzynki. Więc easy mode zobaczycie w montażu z muzyką z tego oto sezonu. Tak więc widzimy się po montażu. Let's go!
moi drodzy, i w taki oto sposób doszliśmy do końca tego odcinka. Tak więc, jeżeli wam ten odcinek się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, czy również był on w fajny sposób poprowadzony ten odcinek, czy byłem informatywny w jakimś stopniu i czy naprawdę przyjemnie wam się oglądało ten otóż odcinek. Jak widzieliście, na Easy Mode miałem w pewnym momencie dosłowny akt desperacji, bo zauważyliście, że tam pomyliłem strony i zamiast pojechać tą właściwą, to musiałem się cofnąć po dwie trójki, ale koniec końców udało się zrobić pletykę. Tak więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu!